wszystko o naszej szkole. 1 września 1992 roku przy ulicy Feliksa Pancera 3 zainaugurowała swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 342. 1 września 2003 roku placówka zmienia nie tylko siedzibę, ale i nazwę. Już jako Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi obejmuje w posiadanie samodzielny budynek przy ulicy Strumykowej 21A, w którym istnieje do dziś. Tę historię naszej szkoły znamy wszyscy. A czy zastanawialiście się, ile w naszej szkole jest schodów? Jak długo dzwoni dzwonek, albo ile trzeba zrobić kroków, żeby dojść na szkolne boisko? My postanowiliśmy to sprawdzić empirycznie. Zapraszamy na odcinek specjalny Wszystko o naszej szkole. Szkoła z nieznanej strony, czyli dziwne, bardzo dziwne i najbardziej dziwne pytania o naszej szkole. Ile trzeba pokonać stopni, aby wejść z przyziemia na drugie piętro? No, no, 3, 2, 4. 2, 5, 2, 6, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ile w szkole jest toalet? Wyjście to za zero. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 13, 14, 15 i 16. 24, 25, 27, 28 i 29. Teraz już wiecie, że szkoła ma 8 toalet dla dziewcząt, 8 dla chłopców, 10 dla personelu i 3 toalety dla osób niepełnosprawnych. Dzięki, że liczyliście ze mną. Ile czasu zajmuje przejście przez całą szkołę? Od jednej kratki schodowej do drugiej. Czas start! Liczcie ze mną. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I już wiecie, że w naszej szkole jest 30 szatni. Dzięki, że byliście z nami. Jak długo dzwoni szkolny dzwonek? Teraz już wiecie, że nasz dzwonek dzwoni 10 sekund, czyli 1/6 minuty. Ile czasu jedzie szkolna winda? Odcinek przygotowały Aleksandra Pawlak i Maja Rudnik.